to witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy na poznańskim Wake Parku na Malcie. Z nami dzisiaj DJ Dex. Witam Ciebie, Darek, serdecznie. Spotykamy się tak naprawdę na rapowej imprezie Old School versus New School. No, tobie chyba dużo bliższa jest ta stara szkoła jednak. Właśnie też w wywiadzie z Winim mówiłeś, że się posiłkowałeś setami Teka, jak w Szczecinie grałeś imprezę. Znaczy nie tyle co setami, co muzyką, którą tam mi troszkę podrzucał z tego czasu. Jakby nie jestem na bieżąco z nowościami, ale staram się jakby to ogarniać powoli i coraz mniej kradnę Tekowi z muzyki. Trochę się wgryzasz gdzieś tam w ten nowy nurt. Jakbyś miał nam na przykład polecić kogoś, kto według ciebie daje radę? Nie, no tak, to nie jestem w stanie powiedzieć. No bardziej gram dużo tych remiksowych jakichś tam numerów, ale co jest teraz na topie, to nie mam zielonego pojęcia. No, ale jednak wiesz, na mixtape'ie pojawili się też tacy... Gadamy o muzyce amerykańskiej czy o polskiej? No wiesz co, możemy gadać i o jednej, i o drugiej tak naprawdę, nie? To następne pytanie. Tak, no bo w zasadzie też odnośnie tej nowej szkoły, akurat tutaj mówiąc już bardziej o Polsce, chciałem cię zapytać, jak doszło do zaproszenia no, ludzi, którzy jednak gdzieś tam w tym nowoszkolnym nurcie teraz tworzą. Na przykład o co chodzi, Guzior, Szpaku, a... wiesz, jak do tego doszło, że tak naprawdę, wiesz, ty ich sprawdziłeś jakoś, czy powiedzmy koledzy twoi, którymi, wiesz, ci młodzi są podopiecznymi, ich jakoś tobie im zaproponowali ich? Wiesz co, no sprawdziłem na pewno. Szpaku to, jak wiadomo, Bor, to jakoś tutaj w tych rewirach szukałem. Po kontakt do o co chodzi i odezwałem się do Adama, do Ostrego. I tak, no wiadomo, że wcześniej troszkę sprawdzałem, co oni tam podsumiają i to zapraszałem. A był ktoś, kto odmówił udziału na mixtape'ie? Odmówił, no nie tyle co odmówił, no wiadomo, no na początku już tam też wspominałem w jakimś wywiadzie, wiesz, na początku ten Mielski, Małpa, wrócili się tak, polska wersja też i tak jakby po jakimś czasie nagle, wiesz, nie mieli czasu i niestety zrezygnowali. Tam jeszcze Zapson nie tyle co zrezygnował, tylko po prostu może zaproponowałem mu jeden instrumental, który mu jakby tam nie siadł i który to osób, który miał nagrać, a potem już więcej jakby nie wysyłałem mu. PZ-a też zaprosiłem do jednego numeru, też jakoś czasowo też się zgodził. Tyle, że tutaj był problem czasowy, no nie wyrobił się. Tam jeszcze, no nie wiem, jeszcze może ktoś tam coś naraz, ale... To parę osób... Tej odpowiedzi, że nie, to chyba nie miałem. Wszyscy dyplomatycznie. Ciężki kontakt, no. Łona jeszcze, no z Łoną walczyłem długo, bo Łonie jakby nie mogły przypasować żadne moje instrumentale, no nie wiem, albo to była jakby taka próba zdjęcia z tego mixtape'u, że bronił się, że ta muzyka jednak mu nie pasuje, nie chciał, albo po prostu rzeczywiście mu nie pasowała muzyka i mam nadzieję, że jak to tam kiedyś na pewno pokazuje. Życzymy tego. A w jaki sposób, bo są kawałki, w których powiedzmy jakby udział wzięli raperzy, którzy na co dzień gdzieś tam są, nie współpracują. Jak dochodziło do tego złapania wspólnego mianownika między nimi? Czy ty ich jakoś zapraszałeś w jednym terminie do studia, żeby sobie obgadali temat, coś tam porobili, czy jakoś oni między sobą to ogarniali? Znaczy z tym to był problem, bo ciężko było jakby zebrać ich wszystkich na raz do studia. Jak na przykład, wiesz, Góral, Fokus, Abradam, no to każdy tam, wiesz, zaczął Góral i potem oni jakby dostali ten numer i tam się dogrywali, no. Właśnie ubolewam trochę nad tym, że jakby niektóre zestawienia jakby nie współpracowały tak bardzo ze sobą, jakby to, wiesz, mogło wyglądać, że ty, wiesz, spotkanie się, posiedzenie, wymyślenie tematu, coś tam, wiesz, jakoś tak bardziej się do tego przyłożyć, ale wiadomo, no, każdy ma też swoje jakieś rzeczy i muzyczne, i pozamuzyczne, więc też nie mogę, nie wiem, czego wymagać. To też z drugiej strony to jest raz na dwa lata, czy półtora roku, jak to taka płyta pusterka dla mnie i nie każę, nie wymagam tego codziennie od jakichś raperów. No i tak. A no i wiesz, w większości też jakby przy okazji ich koncertów w Poznaniu albo jakiegoś przebywania w Poznaniu, to się zaraz z nimi łapałem, zapraszałem do studia, gadaliśmy, wybierali bity i to też było fajne.
A Bonson nie wyłapał kosy od Laika po udziale na twoim mixtape'ie? No chyba nie, bo ostatnio z nim gadałem, więc myślę, że nie. Cały i zdrowy. Okej, powiedz mi, bo my w zasadzie jeszcze w całości tego mixtape'u nie słyszeliśmy i czy bity na mixtape'ie troszeczkę będą też w stylu nowoczesnym, skoro już mamy tych nowoczesnych raperów, czy się pokłóciłeś o jakieś eksperymenty ze swojej strony? Raczej nie, wszystko myślę, że nawet wszystkie popierają się na samplach, więc nie ma to jakby zbytnio elektroniki, bardziej klasycznie. Bardziej musieli się dostosować raperzy do mnie niż ja do nich, bo to jednak moja płyta. No na pewno gdzieś tam było im łatwiej New Schoolowcom wjechać na klasycznym tempie niż na odwrót, także... Słuchaj, tak chciałem wrócić też do takich starszych czasów i rapa, tak odsłona pierwsza, mixtape volume 1 i 2, one były wydane przez wschodnie czy zachodnie production. No i chciałem ciebie zapytać, co to był za twór w ogóle? Czy to była jakaś lokalna wytwórnia, to był ktoś z osiedla, kto gdzieś tam potencjał zauważył i był biznesmenem? Jak to wyglądało? To Rysu to wymyślił, ale to umarło jakoś. Nie wiem nawet dlaczego. Było fajne logo, było, no ale wiesz, śmiercią naturalną jakby zniknęło. Tyle. Ale to miała być wytwórnia jakaś, tak? To, W tamtych czasach, co to miało być, no to było w 90 którym, kurde, 8, 9, czy nawet, raczej 99, 8, więc wtedy za bardzo jakby w swoich wytwórniach też tam nie myślał. To był jakby taki label, takie jakby, coś takiego. Rozumiem. No dobra, to wróćmy do rzeczy, którą trochę już sprostowałeś przed wywiadem. Zrobiłeś akcję, podczas której podpiąłeś się do latarni pod Eskulapem, tak? Jak sprostowałeś to było? Co to była za okazja w ogóle, że taki czyn tutaj? Wiesz co, tam swego czasu bardzo walczyłem o to, żeby grać w Eskulapie. Bardzo nieprzychylny był i dziwny menadżer wtedy. Taki długi włosach pan, może tak ktoś będzie go kojarzył. Wiesz, byłem umówiony na imprezę, że gramy, ja przyjeżdżam, a klub zamknięty, nikogo nie ma i wiesz. Pamiętam, że zaraz jak przez Kulapie są takie latarnie, to żeśmy, kurde, wiesz, wysłałem kogoś tam po kolumny wzmacniacz, podłączyliśmy się pod kablami, pod tą latarnię, coś tam wyszczeliło, ale pograliśmy, nie? Też do czasu, aż policja przyjechała i trzeba było zakończyć tą imprezę, ale było takie coś, graliśmy normalnie w tym. To ciekawa też historia, czyli ksywa 3X światło od tego się wzięło, tak? Od podpinania pod latarnię? Czy... Znaczy nie, to Rysu wymyślił to 3 światełka, mikser i od gramofonów, tak? To tak bardzo. Rozumiem, takie właśnie kurczę, pierwszy raz się spotkałem w zasadzie z tą ksywą, gdzieś tam mi też Wikipedia to podpowiedziała. Okej, no mixtape 6 jest generalnie już zakończony, kiedy jutro jest premiera, tak? Jutro jest premiera. I teraz tak, z organizacji koncertów póki co wstrzymujesz się z tego, co gdzieś tam w wywiadzie z Procentem mówiłeś. A myślałeś na przykład o tym, żeby reaktywować projekt własnego klubu muzycznego, tak jak to miałeś jakiś czas temu na Ogniku Klub? No nie mam tego w planach, nie mam finansów, może jakbym wygrał to lotka jakieś miliony, to bym sobie wtedy mógł pomyśleć, ale tak to drugi raz się nie wpakuje w to. Dlaczego w zasadzie ten klub przestał funkcjonować? Wiesz co, no nie był opłacalny. Nie wiem, miejsce też, wiesz, to było w środku osiedla, no. Osiedle wybuchowe, różne rzeczy tam się działy i ekscesy, więc już po pewnym czasie ludzie jakby coraz mniej przychodzili, ale klub fajny, grali tam, kurde, wiesz, czysty deszczu, nie deszczu, hekna. Tego czasu też dużo DJ zapraszałem, Twister, no ale padło, no. No szkoda, ja też bardzo dobrze wspominam, ja w zasadzie to był, kurczę, byłem tam na pierwszym swoim koncercie hip-hopowym. Tak, miałem 13 lat chyba. Wiesz, no ja gdzieś tam, może mnie tak nie kojarzysz, ale też gdzieś tam jestem z osiedla. Natomiast to był koncert, na którym grał Green Team. Chyba grał też Pele z Matą, tam chłopaki. Tak, a to jest w ogóle zabawna historia, no bo gdzieś tam jako ten 13-latek po tym koncercie z kolegą postanowiliśmy pojechać jeszcze do centrum, do miasta. No i zostaliśmy zgarnięci za to po prostu, że nieletni. Pierwszy przypał po prostu po koncercie w twoim klubie mój życiowy był. Także też fajne wspomnienia. Okej, czyli klub raczej nie, a
co myślisz o takiej opcji, żeby La Bombę spróbować, znaczy spróbować przekształcić, jakby działać bardziej jako też wytwórnia i zrzeszać swoich artystów, na przykład młodych, jakieś wyszukiwać? Odpowiedzią na to pytanie wstrzymam się jeszcze jakiś miesiąc. Okej, coś jest na rzeczy. Super, no dobrze wiedzieć. A nie tęsknisz za takim robieniem projektu w układzie 1MC, 1 producent? Pewnie tęsknię, no ale teraz przyszedł czas na taką pracę, takie działania, więc też. Coś się kończy, coś się zaczyna. A jakbyś miał w tym momencie na przykład współpracować akurat w takim układzie, z kim czujesz największą taką chemię muzyczną, żeby w taki układ wejść? To ciężko mi to powiedzieć. To by trzeba było wypróbować i wiesz, po pierwszych godzinach jakby współpracy by można było odpowiedzieć na to pytanie, czy jest jakaś chemia, czy nie, bo tak wiesz, teraz to ja mogę sobie chcieć, a co by było podczas pracy, to by mogły siekiery lecieć, noże i by nic nie wiesz, nie pasować. No okej. Trochę odejdźmy może od tych tematów też muzycznych. Rugbysta, triatlonista, ale chyba najpierw zawodnik taekwondo, tak? To był pierwszy sport, tak, którym się zająłeś? Pierwszy, tak. Zacząłem w 93 chyba, no. I tam też, nie wiem, teraz trochę taki domysł snuje. Poznałeś Teka w ten sposób? No to był taki synuś malutki. Wychodziłem z nim do walki. Nie wiem, ile miał lat, ale dwóch ich było. Urwicy straszne. I no lać. Byłem ich opiekunem czasami. No i tam się poznaliśmy. A zrobisz jeszcze 360 do Lioczagi? Chyba nie. Znaczy to takie też? No to nie. Boisz się, że tobie powiem pokaż. Mógłbym zrobić, ale mógłbym się już nie podnieść potem. No tak, to tak. No jak się dobrze rozciągnął. Zaraz go zawołamy tutaj, sprawdzimy go. A udało ci się dostać na ten triatlon taki do Norwegii, ekskluzywny, o którym opowiadałeś? No tam nie, ale są takie trzy triatlony, Swissman, Northman i Celtman. I udało mi się na Swissmana dostać 23 czerwca właśnie startuje. Okej, to trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. I ostatnie pytanie, w zasadzie już odłożyłem ten piękny tablet. To jest pytanie od jednego z ludzi, którzy gdzieś tam śledzą to, co robimy jako Blender Art. I czy nie wpadłeś na pomysł, na taki pomysł, czytałeś, aby zrobić mixtape z nowymi pojawiającymi się raperami wyszukanymi na YouTube lub Facebook? I coś, pewnie chodziło o akcję typu Młode Wilki, tylko gdzieś. Powiem, za około miesiąc czasu może coś będę wiedział. Okej, no to trochę nam tutaj dałeś takich wskazówek, co się może dziać w najbliższym czasie. Darek, bardzo tobie dziękuję za rozmowę z nami. Chcę powiedzieć, że mixtape z Tekiem właśnie jest na ukończeniu i też we wrześniu mamy zamiar wypuścić. To będzie taki klasyczny mixtape, jak jedynka i dwójka moja. Amerykańskie numery pomiksowane, najlepszy z najlepszych się nazywa. I potem jeszcze w grudniu mixtape 3654, czyli mój The Best Of, zmiksowane wszystkie mixtape'y. I taką limitowaną wersję chyba tylko tego zrobię. Mów dalej jeszcze. No najlepszy ekskluzyw tylko w Blender Art w takim razie. Darek, bardzo tobie dziękuję, super. Was zachęcamy do sprawdzenia mixtape'u, zakupienia go i sprawdzania subskrybowania Blender Art. Wielkie dzięki, na razie. Cześć, z tej strony Dex. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału Blender Art. Dobrze powiedziałem?